Alvernia? A to jakaś organizacja charytatywna? Nie, wiesz co, ja się nie nadaję do tego. Ja w ogóle nie mam czasu, studiuję. Nie jesteśmy wcale grupą nadludzi, którzy swoimi supermocami zamierzają ochronić świat przed zagładą. Czym się zajmuje Alvernia? Jesteśmy grupą ludzi, którzy do prozy życia szkolno-studenckiego postanowili dorzucić coś ciekawego i pożytecznego dla innych. Jesteśmy grupą ludzi, którzy chcą mieć piękne wspomnienia. Pomagamy. Każdy członek Alvernii to wolontariusz, który daje z siebie to, czym dysponuje. Studenci i nauczyciele udzielają korepetycji, a psychologowie i socjologowie udzielają darmowych porad. Ponadto Alvernia słynie ze swych akcji charytatywnych, takich jak kapucynalia czy koncert mikołajkowy. Trenujemy. Dla fanów piłki nożnej mamy turniej o Puchar Świętego Franciszka. Dla koszykarzy turniej koszykówki ulicznej i Lubartowską Ligę Koszykówki. Lubisz inny sport? Przyjdź i powiedz nam o tym. Szerzymy kulturę. Mamy na swoim koncie parę ładnych koncertów, były spotkania motocyklistów oraz zaduszki artystyczne. I wierzcie nam, to jeszcze nie wszystko, na co nas stać. Promujemy młodzież i rodzinę. Naszym celem jest zbliżenie rodzin i wspieranie młodych ludzi w ich działaniach, ale nie można przemilczeć dobrej zabawy, jaką z tego czerpiemy, oraz cennych przyjaźni tutaj zawiązanych. Zaintrygowany? Przyłącz się! Przed zagładą? No, albo może zróbmy taką planszę. Naszym celem jest zbliżenie rodzin i wspieranie młodych ludzi w ich działaniach, ale nie można przemilczeć. Stajemy każdy na swojej pozycji. Nie, bo nie muszę się stać, bo nie mogę tego do końca rozczytać z tej odległości. Szerzymy kulturę. Mamy już na swoim parę... O! Mamy już na swoim koncie. Co? Jesteśmy grupą ludzi, którzy do prozy życia szkolno-studenckiego... Nie jesteśmy wcale grupą nadludzi, którzy swoimi supermocami zamierzają ochronić świat przed zagładą.